Rozpoczęły się prace odbiorowe inwestycji przy ulicy Ratowników. Pasaż tylko dla pieszych i służb ratunkowych wzdłuż wieżowców, przebudowane parkingi i bezpośrednie wpięcie ulicy Ratowników do ulicy Kardynała Kominka usprawni ruch w tej części osiedla, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo mieszkańców. Osiedla polkowickie projektowane i budowane były w czasach, gdy samochód był dobrem luksusowym i jako taki był rzadkością. Czasy się zmieniły, teraz w rodzinach jest po dwa, a nawet trzy samochody, przejechać i zaparkować coraz trudniej. Bloków rozsunąć się nie da, tak więc trzeba przeprojektować przestrzeń, by usprawnić to, co można. Cel przebudowy układu komunikacyjnego tej części osiedla był jasno określony – upłynnić ruch i poprawić bezpieczeństwo pieszych. Teraz widać efekty tych prac. To jest taki najfajniejszy moment, kiedy taki najbardziej przyjemny, kiedy właśnie rozpoczynamy prace odbiorowe, kiedy z wykonawcą przechodzimy całą inwestycję i przyglądamy się, czy została zrobiona zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie z projektem i z tym, o czym rozmawialiśmy z mieszkańcami. Ja pamiętam, akurat tutaj na Ratowników dwukrotnie spotykaliśmy się z mieszkańcami tej części osiedla, żeby rozmawiać o tych rozwiązaniach, które dzisiaj już mamy wykonane. No i wtedy naprawdę miałem dużą akceptację i takie oczekiwanie mieszkańców, żeby właśnie to zrobić. A między innymi takim najważniejszym, tą częścią tej inwestycji jest zupełne jakby wyeliminowanie ulicy przejazdowej, która była w tym miejscu, gdzie stoimy. Tutaj teraz mamy pasaż pieszy dopuszczony dla ruchu tylko dla pojazdów straży pożarnej, karetki pogotowia, policji, prawda, służb ratunkowych. Natomiast jest to pasaż pieszy, więc bezpieczny, droga jest w zupełnie innym miejscu. Co też ważne, bo przy takiej inwestycji nie jest to łatwe, ale nawet kilka miejsc parkingowych dodatkowo powstało, oprócz tych, które były przed inwestycją. Więc ja tak już drugi raz tutaj jestem w ciągu ostatnich kilku dni i bardzo mi się to podoba, to rozwiązanie, które tutaj przyjęliśmy, bezpieczne przejście dla pieszych wyniesione, odcinek ulicy Górników dwukierunkowy, pozwalający rodzicom przedszkola numer 5 na powrót z powrotem w ulicę Ratowników i w ulicę Kardynała Kominka, więc dobre rozwiązanie również dla kierowców. Mimo wykrojenia przestrzeni pod budowę odcinka jezdni łączącego Ratowników i Kominka, udało się wygospodarować miejsce na kilka dodatkowych miejsc parkingowych. Dwukierunkowa na jednym fragmencie ulica Górników cieszy zwłaszcza tych rodziców, którzy odwożą dzieci do przedszkola numer 5, bo dzięki temu nie utkną w korku na przykład za odbierającą odpady śmieciarką. Dla mieszkańców wieżowców ważne jest to, że jezdnię zupełnie odsunięto od wejść do bloków, a większość tych wejść pozbawiona schodka jest łatwiejsza do pokonania dla niepełnosprawnych czy dziecięcych wózków. Przyjęte rozwiązania mają poprawić bezpieczeństwo. Inwestycja jednak trwała dłużej niż pierwotnie zakładano. Ta część osiedla jest bardzo mocno wyposażona w sieci, więc to też, z tym są też duże niespodzianki, nie wiadomo co nas czeka pod ziemią. A żyjemy na terenie górniczym, więc zawsze najczęściej mamy z sieciami problemy, że mamy jakieś jeszcze dodatkowe i wydatki, i czas na to, żeby to ponaprawiać. No ale ostatecznie inwestycja się zakończyła i ta część osiedla właściwie czeka nas tutaj tylko jeszcze upiększenie tych miejsc, które są przeznaczone pod zieleń odpowiednimi nasadzeniami, o czym też z mieszkańcami będziemy rozmawiać. Teraz pozostaje kwestia nawyków kierowców i problem, że nie patrzą na znaki drogowe. Zmiana układu musi wymusić zmianę nawyków, nawet gdyby miała być wsparta kilkoma mandatami, bo pieszy wychodzący z klatki ma prawo nie spodziewać się samochodu jeżdżącego pasażem. Słupki ograniczające wjazd, jak dowiódł przykład innego polkowickiego osiedla, nie sprawdzą się, bo choć karetka mogłaby dojechać, to już samochód meblowy nie. Tak więc uwaga kierowcy, nie ma wjazdu z ulicy Lipowej w Ratowników i prosta zasada, którą kierować powinien się każdy. Patrzymy na znaki drogowe.